Panie profesorze, jest pan konsultantem wojewódzkim w województwie lubelskim. Jak wygląda sytuacja teraz? Jest lepiej, gorzej niż parę lat temu? Zależy, jak długi okres czasu przyjmiemy do tych porównań, bo był taki czas, kiedy lata 2003, 4, 5, 6 to był rok, tak, to były lata, gdzie pozyskiwaliśmy znacząco więcej narządów niż to się dzieje teraz, ale po jakichś takich okresach spadków możliwości pobrania narządów do przeszczepu, w tej chwili ta sytuacja zaczyna tak chyba wracać do tego stanu wyjściowego. Tak naprawdę to, jak się patrzy na dane poltransplantu, które bardzo dokładnie monitoruje to, co się dzieje w Polsce, jeśli chodzi o możliwości pobierania narządów, przeszczepiania narządów, to po jakimś tam takim troszeczkę załamaniu w tej chwili jest mniej więcej pewien stały poziom pozyskiwania narządów, aczkolwiek zawsze mogą być jakieś wahania lokalne w sensie poszczególnych województw, czy też zależnych od różnych zdarzeń, bo to jest sytuacja taka, że musi się jakaś katastrofa biologiczna wydarzyć, żeby można było narządy pobrać, prawda? A w związku z tym jest to pewne zdarzenie losowe mimo wszystko i ono nie zawsze jest do przewidzenia czy jakiegoś dobrego sklasyfikowania. Rośnie świadomość mieszkańców, rośnie nasza świadomość, że warto wspierać transplantologię? Ja myślę, że intensywne działania, które były prowadzone na początku lat 20. spowodowały, że od mniej więcej 2010 czy 2015 roku ta świadomość w społeczeństwie jest naprawdę duża. Także był taki też moment, czy takie lata, kiedy zakładano, że ta świadomość jest za niska i to jest powodem braku możliwości pobrania czy przeszczepienia narządów, ale mi się wydaje, że to nie, że w tej chwili, aktualnie, po tych latach nagłaśniania tematu, omawiania tego właśnie w mediach, dzięki takim zdarzeniom jak to dzisiejsze, w którym my teraz uczestniczymy, różnych dni, które obchodzimy, które są takim pretekstem, czy powodem, czy też okazją do rozmów właśnie w prasie, w telewizji, czy w radiu, tak jak na przykład Dzień Transplantologa 26 stycznia, czy Dzień Ratownika Medycznego, Dzień Dawcy. Różne takie dni mamy i to są takie okoliczności, które sprzyjają temu, żeby cały czas tą tematykę poruszać i pracować nad świadomością społeczną. Mało tego, też nie chodzi tylko o świadomość zwykłych ludzi, ale w środowisku lekarskim, pielęgniarskim ta świadomość też musi być określona i właściwa. Czyli co, trzeba trochę przeszkolić lekarzy rodzinnych, czy lekarzy, którzy stricte tą transplantologią się nie zajmują? Może nie tyle przeszkolić, tylko w programie nauczania w uczelniach, w programach specjalizacji różnych, niekoniecznie z chirurgii czy z anestezjologii, ta tematyka powinna być umieszczona tak, żeby każdy, kto zdobywa jakieś kolejne szczeble rozwoju zawodowego, czyli rozwoju lekarskiego, miał obowiązek, że tak powiem, zapoznawać się z taką tematyką i mieć obowiązek przyjmować to do wiadomości. Bo jeszcze powiem jedną rzecz, to nie jest kwestia poglądów czy sumienia, to jest kwestia medycyny, to jest biologia. Biologia jest nauką ścisłą, tak jak fizyka, tak jak matematyka i tutaj my też mamy bardzo określone, ścisłe kryteria rozpoznawania zdarzeń i stosowania się do tego, co lekarz powinien wykonywać, żeby ratować ludzkie życie.